Cześć, witam wszystkich szalonych rowerzystów. Zasiadam dzisiaj do krótkiego przedstawienia Wam akcesoriów Taxa z dwóch względów. Ponieważ już mi się ich trochę uzbierało, niektóre z nich testuję już od wielu miesięcy. Po drugie, ponieważ niektóre z nich bardzo są mi przydatne. Po trzecie, ponieważ niektóre z nich są średnio przydatne i też chcę Wam o tym powiedzieć. Tax marka mi towarzyszy od wielu, wielu lat już jako marka produkująca trenażery. Trenażery z kolei przestały być już urządzeniami, które jedynie mają nam umożliwić przeżycie jako zimy, przetrenowanie jej na stałe, zagościły także w kalendarzu treningowym przez cały rok profesjonalnych kolarzy, więc o trenażerach będzie wciąż dużo. A dzisiaj akcesoria. Niektóre będą związane z tak zwanym indoor cycling, czyli z kolarstwem wewnątrz, w domu, a niektóre niezwiązane i te niezwiązane z trenażerami też przydają mi się i to bardzo. Dokonajmy więc przeglądu moich akcesoriów i powiem Wam, które są naprawdę warte zakupu, które są wręcz musem, a których ja na pewno bym nie kupił. I zacznę od akcesoriów, które dopiero niedawno otrzymałem i są świetne. Zrobimy mały porządek na stole i pokażę Wam je z bliska, a potem także na rowerze. Jeżeli oglądacie moje odcinki zatytułowane Całe zawody, które już od dwóch ponad lat Wam pokazuję, publikuję, na większości maratonów, na których mamy zjazdy po wybojach, leży zawsze mnóstwo bidonów. Nie dlatego, że my je tam wyrzucamy, bo raz, że nie wolno ich wyrzucać, nie róbcie tego, a dwa, że nikt z amatorów nie ma tam jakiegoś support teamu, który będzie im podawał nowe bidony. Bidony po prostu wypadają z koszyków nagminnie. Oto zdecydowane rozwiązanie tego problemu. Tax Ciro. Nie jest to jedyny koszyk, który będzie świetnie trzymał bidon, ale to jest koszyk, który, mogę Wam zagwarantować, z całą pewnością utrzyma Wasz bidon. Zaraz Wam pokażę, jak się bidon do niego wkłada i wyciąga. Tak wygląda nowy. Są one produkowane w wielu różnych kolorach, grafika jest świetna, pasuje do moich wszystkich rowerów i we wszystkich je mam. Nazywa się Ciro, Tax Ciro czy Tax Ciro i jest wykonany z włókna węglowego oraz włókna szklanego. Czyli jest to w zasadzie włókno szklane wzmacniane włóknem węglowym, tak jak na przykład w niektórych komanetkach czy przerzutkach Shimano. O tym koszyku możemy przeczytać, że jest bardzo wytrzymały, dobrze trzyma koszyk i jest lekki. Bodajże na stronie podano nam 29 gramów, zaraz też go odkręcimy i zważymy, ale jest to z pewnością coś, co będzie już na stałe gościło w moich rowerach. A jest, 29 gramów, proszę bardzo. Sprawdzamy wagę. Koszyk sprzedawany jest już ze śrubkami mocującymi 4 mm. Uwaga, uwaga, pach, 32 gramy, czyli można się zgodzić z tym, że ten koszyk waży 29 gramów, teraz 31. Moja waga jest dosyć dokładna, uznajemy wynik Taxa. Ze śrubkami gramów 37. A oto wersja kolorystyczna, która świetnie wpasowała się do mojej Meridis Cultura. Bardzo dobrze. Koszyk ma budowę otwartą, czyli te ramiona prawe i lewe nie łączą się na środku. To znaczy, że będą się rozszerzać, otwierać, kiedy wkładamy do nich bidon i bidon wchodzi ciasno. Oznacza to, że niektórzy będą się trochę denerwować, że to tak ciasno chodzi. Ale czy mój bidon, na przykład Camelbacka, czy też bidon oryginalny Taxa wchodzą elegancko. Oczywiście bidon oryginalny Taxa jest dokładnie dopasowany do tej łapki tutaj z przodu, która dodatkowo nam bidon przytrzymuje. Nie ma najmniejszych szans, żeby zgubić bidon. Pamiętacie, na którym z Tour de France to było chyba albo w zeszłym roku, albo dwa lata temu? Cadel Evans bodajże zgubił bidon na czasówce. Bidon na nierównościach wypadł mu z koszyka, co może oznaczać poważne problemy podczas jakiejś upalnej pogody. Jak widzicie, ten bidon dokładnie nie przylega, ale bez problemu wkładam go i wyciągam. Warto też pamiętać o tym, że każdy koszyk się wyciera. Kiedy używamy go w warunkach błotnistych zwłaszcza, bidon jest brudny, koszyk będzie się wycierał, więc to wkładanie i wyciąganie stanie się nieco łatwiejsze, ale jak dla mnie mogę go wpychać na siłę i wiem na pewno, że z moim bidonem dojadę do mety.
Oto drugi bardzo przydatny gadżet dla mnie. Taksa nazywa się GoPro Bike Mount, czyli no, po prostu uchwyt do kamery GoPro i nie tylko, do kamer sportowych na nasz rower. Ja już go otwierałem, więc wrzuciłem tu tylko luzem do niego części. Działa to świetnie, za chwilę pokażę Wam, jak montuje się kamerę GoPro pod siodełkiem. Dodatkowo mamy też specjalny uchwyt, który zamontujemy sobie. To jest tak, to jest to, który zamontujemy sobie także z przodu roweru. Tutaj mamy, o, tutaj mamy zdjęcie z tyłu pod siodełkiem albo z przodu w miejscu kapsla naszych sterów, czyli na samym środku mocowania mostka. Rozwiązanie świetne, proste i solidne. Zobaczmy, jak to wygląda na rowerze. Zanim jednak klikniecie i kupicie, bo wiem, że niektórzy z Was kupują rzeczy, które zarekomenduję zaraz po obejrzeniu filmu, dziękuję za okazane mi zaufanie. I proszę o chwilę uwagi, ponieważ ten sprzęt niestety nie będzie pasował do każdego roweru. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. W moim przypadku, w większości rowerów, takie rozwiązanie oznacza, że nie muszę więcej przyklejać kamery za pomocą taśmy izolacyjnej do sztycy. A to ma kilka zalet. Po pierwsze, no nie muszę używać taśmy. Jest to bardzo szybkie i łatwe rozwiązanie. Po drugie, sama kamera nie dotyka do sztycy, więc nie ściąga dodatkowo nieprzyjemnych odgłosów z napędzanego roweru przejeżdżającego przez nierówności, więc z dźwiękiem będzie lepiej. To też ściąga poprzez stędy, poprzez sztycę, jarzemka dźwięk, ale gdy kamera dotyka sztycy, jest znacznie gorzej. No i w przypadku przyklejania za pomocą taśmy trudniej jest ustawić kamerę tak, żeby patrzyła dokładnie do tyłu. W tym przypadku mamy to rozwiązane bardzo ładnie. Ściąganie kamery wygląda w taki sposób, że mamy tutaj błękitny przycisk, taki taksowski, i wysuwam kamerę. Potem wpinam ją z powrotem. Zobaczmy z drugiego ujęcia. Tak to wygląda z drugiej strony. Wciskam przycisk, ściągam kamerę. Proste. Można bardzo łatwo kamerę przekładać sobie przód, tył. Jednakowo, że użyję takiego słowa, jak widać, ten element, ten uchwyt do naszej kamery jest mocowany na jarzemkach, czyli na prętach naszego siodełka. Jeżeli Wasze siodełko jest przesunięte maksymalnie do przodu, co będzie pewnie przypadkiem u mniejszości z Was, wtedy nie będzie miejsca na zamontowanie kamery. Nie da się zamontować tego nieco wyżej, ponieważ wtedy raz, że ta część dotykałaby już siodełka, dwa, że tutaj pręty się rozchodzą, więc nie ma takiej możliwości, to musi być w tym miejscu. W moim przypadku w rowerze Rose Cant Solo, ponieważ mam dłuższą ramę i chciałem skopiować pozycję właśnie z Nini i z Żaby, siodełko mam przesunięte maksymalnie do przodu, co oznacza, że tego rozwiązania niestety w Cant Solo nie zastosuję. Miejcie to na uwadze. Kolejna sprawa i to jest mus. Nad tym się nie będę nawet rozwodził. Jeżeli posiadacie trenażer rolkowy albo rolki, to znaczy trenażer, w który zapinacie rower i napędzacie za pomocą tylnego koła rolkę trenażera, lub posiadacie tak zwane rolki, czyli z samych rolek składający się trenażer, na który rower kładziemy, opony do trenażera to mus. Oczywiście do rozgrzewek używa się na tak zwanych rolkach zwykłych opon, natomiast do treningów mus, mus, mus. I mamy te opony u Taksa w kolorze niebieskim i dla różnych rowerów w różnych rozmiarach. Dlaczego opona do trenażera? Czy to nie jest gadżet? To absolutnie nie jest gadżet i na 110% Wam polecam zakup takiej właśnie opony. Pierwszy wzgląd, oszczędzacie pieniądze. Zwykłą oponę rowerową bardzo szybko zniszczymy na trenażerze. Ja potrafiłem zniszczyć jeszcze na Islandii, mieszkając, dwie nowe opony w moim nowo kupionym wtedy Cannondale CAD 8 w ciągu tygodnia treningów. One się po prostu wyginały. Widać było, że splot opony nie wytrzymywał temperatury, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ta opona no, będzie też dużo wytrzymalsza. Wytrzyma znacznie dłużej niż opona zwykła. Poza tym będzie się lepiej toczyć. Ta opona jest specjalnie wykonana do trenażera, więc będzie się toczyć lepiej. Jazda będzie wyczuwalnie bardziej płynna, co jest też istotne. I w końcu będziemy jeździć w mniejszym hałasie. Więc zdecydowanie opona przeznaczona do trenażera jest czymś, co należy zakupić, jeżeli chcemy jeździć na trenażerze. No, nawet nie mówię często, ale regularnie i jeżeli chcecie jeździć szybko. Jeżeli robicie interwały, zwykła opona naprawdę może tego nie wytrzymać, stąd
moje 100% zalecenie zakupu specjalnej opony. I na koniec akcesoria Taxa, które są bezpośrednio związane z trenowaniem na trenażerze. Specjalna osłona na pot, od razu Wam mówię, 100% polecam. Ręcznik Taxa, tylko dla fanów marki Taxa. Oraz stojak na tablet zdecydowanie nie polecam. Przejdźmy do szczegółów. Zacznijmy od tego, którego nie polecam. Tak wygląda zdjęcie produktu na samym opakowaniu. To znaczy mamy taką podstawkę pod przednie koło, zaraz Wam pokażę, na którą można postawić drugą podstawkę. Ja akurat nie potrzebuję, bo mam trenażer, który podstawki nie potrzebuje. No i mamy takie dwa pałąki i tutaj sam uchwyt i moim zdaniem wiele niewykorzystanych możliwości plus słaba ergonomia. Zaczynamy od dołu. Sama podstawka jest za krótka i za wąska. Dlaczego? Gdyby była dłuższa, moje koło łatwiej by na niej stało. Teraz tak nie za bardzo pasuje. A za wąska, ponieważ tutaj kapie dużo potu. Dlatego gdyby zrobić szerszą podstawkę, będziemy chronić podłogę i naszą matę przed potem. Bardzo fajna rzecz. Przecież tutaj zbierałby się pot. No byłaby rewelacja. Za krótko i za wąsko, więc niepomyślane. Druga rzecz, nisko, za nisko, za nisko, za nisko, tak bym powiedział. Niewygodnie będzie sięgać do tabletu. Ja akurat jeszcze tabletu nie kupiłem. Miałem zamiar używać tego z tabletem, ale już widzę, że to nie będzie zbyt dobre rozwiązanie. Jeśli chodzi o stabilność, no, jest ok, powiedzmy, że jest ok. Jeżeli interesują Was wymiary, to już Wam podaję z miarką. Maksymalna szerokość, która jest tutaj regulowana dla Waszego urządzenia, to będzie jakieś 26 cm. Maksymalna jego wysokość to będzie jakieś 19 cm. Tak to wygląda. Tutaj też góra i dół regulujemy sobie, czyli to można o przesuwać w taki sposób. Dodatkowo możemy regulować kąt nachylenia. Mogłoby to być naprawdę świetne urządzenie, ale powinna być też regulacja wysokości oraz aż się prosi jeszcze kilka dodatkowych cech. Jakie cechy koniecznie takie urządzenie powinno mieć oprócz regulacji wysokości? Ano cechy zastępujące stary, dobry taboret. My będziemy zawsze potrzebowali mieć pod ręką dodatkowe picie, jeżeli jedziecie długo, być może banany i dodatkowy ręcznik. Dlaczego by nie zastosować dodatkowej półeczki, wieszaka na ręcznik? Byłoby pięknie, dużo by to nie kosztowało, a w jednym urządzeniu mamy znacznie, znacznie więcej. Tak się wiem, że to oglądacie. Pomyślcie o tym, bo następne urządzenie, jeżeli je zrobicie według moich zaleceń bardzo praktycznych, na pewno je kupię. I w końcu osłona przeciwpotna, dobrze wykonana i w zasadzie potrzebne. Oczywiście musimy chronić nasze stery, nasze łożyska tutaj z przodu. Ja widzicie, dodatkowo ten ręcznik mam na kole. Chronię koło, oponę i piastę, więc on tam wisi. Ja nie używam tego niebieskiego ręcznika. On tylko zbiera pot, który kapie z mojego czoła tam w dół. Natomiast ta część roweru koniecznie musi być zabezpieczona. Sam lakier też, jeżeli nie czyścicie roweru po każdej jeździe. Więc to jest wykonane dobrze. Przekłada się tutaj przez siodełko. To jest bardzo, bardzo dobry materiał, taki rozciągliwy. Tutaj mamy wąsko, tak żeby nogi nam się mieściły. Rozszerza się ku przodowi i z przodu jest zapinane na rzepy wokół kierownicy. To jest fajne. Dodatkowe funkcje. W tym przypadku, myślę, pomyślano naprawdę o wszystkim. Możemy zamontować tutaj, włożyć sobie smartfon, który jest osłonięty. Używanie go jest bezproblemowe. O, jak widać, można używać naszego touchscreena, ekranu dotykowego. To jest smartfon LG G6 i to jest maksymalny rozmiar, który tutaj się mieści. Nic większego już tutaj nie włożymy, więc no, zwróćcie uwagę na to, co posiadacie. Działa to fajnie. On jest też tutaj jeszcze od góry dodatkowo zapinany na rzepy. O. A dlaczego mówię, że pomyślano o detalach? Mamy dodatkowo dwa wyjścia na słuchawki od góry i dwa wyjścia od dołu, więc czy będziecie chcieli podłączyć powerbanka czy słuchawki, będzie to działać, chroni całkowicie nasze łożyska sterowe i tutaj ramy od góry. Fajna rzecz, dodatkowo ja używam też jeszcze małych ręczników, które gdzieś sobie tutaj kładę, one wtedy nie spadają. Pamiętajcie, że często na trenażerze mamy włączone wentylatory, które potrafią zdmuchiwać jakieś tam małe ręczniczki, to dodatkowo pomaga, więc zdecydowanie polecam. Tyle, moi drodzy szajbowie rowerowi,
na temat akcesoriów Taxa. Myślę, że teraz będzie Wam łatwiej się zorientować, w co warto zainwestować, a na co jeszcze poczekać, może Tax to poprawi. Pozdrawiam też Taxa, trzymajcie się, cześć. Na zawodach, na których przejeżdżamy przez jakieś większe wyboje na zjazdach, leży dużo koszyków na bidon. Nie koszyków na bidon, bidonów.